Telewizja Republika. Witamy Państwa bardzo serdecznie i witamy polityków, którzy wezmą udział w dzisiejszym potrójnym espresso. A są to Marek Rutka, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mirosław Suchoń, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. I tak jak myślę, będziemy pewnie trochę o służbie, albo wyłącznie o służbie zdrowia rozmawiać, to może jednak o rano potrójne espresso to jednak lekka przesada. W sensie takim czysto zdrowotnym. Ciśnienie mamy niskie, więc można się jeszcze przebiec. A my zaczniemy jednak nie od służby zdrowia, a od tego, co dzieje się wczoraj na ulicach. Był marsz, gdzie lewica i opozycja domagała się wpuszczenia imigrantów do Polski. Czy pan Marek Rutka miał okazję wziąć udział w tym marszu? Jeszcze nie, w najbliższy piątek będzie w Gdańsku. Jestem posłem z Pomorza. Marsze były w Warszawie i w Krakowie. Ale absolutnie solidaryzuję się z tymi, którzy wyszli na ulicę w proteście. Przeciwko czemu? No właśnie. Właśnie, przeciwko niehumanitarnemu traktowaniu ludzi. Trzeba jasno powiedzieć, że już 6 ofiar śmiertelnych przyniosła ta sytuacja. Dlaczego ci ludzie umarli, jakby pan mógł wyjaśnić nam? Z wychłodzenia. Głodu, z zatrucia A skąd oni przyjechali? Pan wie? Ma pan jakieś informacje? Przyjechali między innymi z Syrii, z Iraku, z Afganistanu. Dobrze. Jak ostatnio sprawdzałem, to my graniczymy z Syrią, Irakiem i Afganistanem? Wie pan co, warto, nie da się ukryć, że słychać w pana głosie dość dużą dawkę cynizmu, ale to Polacy, proste pytanie, wie pan, no. Którzy w latach 80. około 1,5 miliona Polaków opuściła Polskę w latach 80. między innymi znaleźli schronienie w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Polska nie graniczy z tymi krajami, ale tam nikt nie zostawiał ich głodnymi. A przechodzili Polacy przez granicę Norwegii ze Szwecją na przykład? Przez las? Między innymi uciekali. Bo pan porównuje tę sytuację, to proszę powiedzieć, czy Polacy, którzy z Polski pod reżimu Jaruzelskiego, spod hunty wojskowej, brutalnej, która mordowała ludzi, uciekali na zachód, to przechodzili przez zieloną granicę, czy to odbywało się w jakiś inny sposób? Były różne sytuacje, były także różne ucieczki, między innymi przez granicę polsko-czechosłowacką i dalej do Ale Austrii. Ale ta granica była broniona przez polskie służby po to, żeby ludzie nie uciekali. Tutaj mamy troszkę inną sytuację. No to jeszcze jedno takie pytanie, no bo dlaczego osoby, które znajdują się na polskiej granicy, między Polską a Białorusią, nie korzystają z przejść granicznych? No i panie redaktorze, jeśli ktoś ucieka przed wojną, głodem, to nie korzysta z przejść granicznych. To uważa pan, że naprawdę będą korzystać z przejść granicznych? No nie, no gdzieś są jakieś granice absurdu. Natomiast Polska podpisała... Ale czy jest wojna między Polską a Białorusią? Czy bo jakim jest związek tego, że ktoś z Syrii przejechał do Białorusi, bo załóżmy, że w Syrii rzeczywiście był członkiem ISIS i tam grozi mu kara śmierci, więc uciekł do Białorusi i teraz przed wojną ucieka z Białorusi do Polski. To gdzie jest ta wojna między Polską a Białorusią, że on nie może przejść przez przejście graniczne? Czy naprawdę pan redaktor uważa, że kilkuletnie dzieci są członkami ISIS? Ta kobieta, która... A ich rodzice? Wepchnięta na pas, pas graniczny, która poroniła... Czy naprawdę są to członkowie ISIS? No warto zachować... A kobieta w ciąży zaawansowanej powinna wybierać się w taką podróż? Czy też ona 9 miesięcy spędziła na tej granicy? Jeśli w Syrii czekają głód, I dlatego zapłaciła, zapłaciła 12 tysięcy dolarów, żeby przelecieć do Białorusi i potem być przewiezioną do tego. To jest osoba, która cierpi głód. Ja przepraszam, staram się jakiś sens w tym wszystkim znaleźć. Przyznam szczerze, że nie znajduję. Może ten sens znajduje pan Mirosław Suchoń. Ja jestem zdruzgotany jakby tokiem myślenia pana redaktora. Czy nie uważa pan tych ludzi, którzy oczekują schronienia na polskiej ziemi, po prostu nie traktuje pan jak ludzi? Dobrze. To jest bardzo przykre. Kwestia przestrzegania prawa. Czy w Polsce
powinniśmy przestrzegać polskiego prawa. Z tym pytaniem zwracam się do posła Mirosława Suchonia. Panie pośle, w Polsce obowiązuje prawo polskie czy nie? Słuchamy. Pytanie pana redaktora jest z gatunku podchwytliwych, jeżeli... Nie, naprawdę? To jest podchwytliwe pytanie, czy obowiązuje polskie prawo w Polsce? No ciekawe. I pan jest posłem, pan jest prawodawcą. Patrzymy na ten rząd i okazuje się, że nie wszystkich. Jeżeli ktoś na przykład... Czy jakby pan poseł pojechał do Pakistanu, to pana obowiązuje w Pakistanie prawo pakistańskie? Obowiązuje nas zawsze prawo tego państwa, dobrze, w którym przebywamy. No to dlaczego osoby, które chcą się dostać do Polski, łamią polskie prawo, a my namawiamy je, żeby łamały? Bo słyszeliśmy przed chwilą od posła Rutki. Pan redaktor zadał takie podchwytliwe pytanie pod kątem tego, co robi dzisiejsza władza. Tak, oczywiście prawo powinno obowiązywać wszystkich, ale jeżeli popatrzymy na dokonania tej władzy i na to, co robią ludzie, którzy dzisiaj mają troszczyć się o wspólne dobro, okazuje się, że to prawo wszystkich nie obowiązuje. Za chwileczkę przejdziemy do tego, będziemy mówić o służbie zdrowia i wtedy będzie pan miał szansę się wypowiedzieć, ale teraz proszę opowiedzieć, czy w kontekście imigrantów, którzy chcą przejechać do Niemiec z Białorusi, łamiąc polskie prawo, przechodząc przez granicę, to ich to obowiązuje to prawo? Czy też nie obowiązuje? Pana zdaniem... Myślałem, że chodzi o wydatkowanie środków publicznych, jeżeli pan pytał, ale jeżeli chodzi o imigrantów, no to też oczywiście polskie prawo obowiązuje, natomiast... A polskie prawo mówi, że wchodzimy do Polski przez przejścia graniczne, a nie przez zieloną granicę, tak czy nie? I trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli pan widzi człowieka, który potrzebuje pomocy, to czy pan... będzie się zastanawiał, czy jeżeli pan mu pomoże, to prawo zostanie złamane, czy nie. Czy też pan mu po prostu tak po ludzku, ze zwykłej pokażę uczciwości... drogę do przejścia granicznego. Mówię, drogi panie, 20 kilometrów stąd jest przejście graniczne i proszę się tam udać. Tak mu powiem. No można tak. Można na przykład przekazać takiej osobie coś do jedzenia. Można mu przekazać okrycie. Można mu przekazać coś, co pomoże mu przetrwać tę trudną sytuację, bądź też zaprosić go. A można zrobić takie miejsce, manifestację w Warszawie, domagając się, by polskie władze zrezygnowały z przestrzegania polskiego prawa i wpuściły tych, którzy się znaleźli na granicy. Albo można zrobić manifestację w Warszawie i domagać się od polskich władz, żeby nie przestrzegały tym osobom, prawa, które potrzebują pomocy, po prostu pomagały. I to nie ma, panie redaktorze, szanowni państwo, nic bardziej ludzkiego w takim postępowaniu, które chce pomóc drugiej osobie. Ja przypomnę, że chyba wszyscy zostaliśmy wychowani w tych samych ramach, jeżeli chodzi o wartości, więc ja się bardzo dziwię, że część z nas dzisiaj uparcie udaje, że są osoby, którym pomóc nie można, a wręcz jest to szkodliwe, bo tak wynika ze słów, które słyszymy między innymi od posłów Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to nie należy mu pomagać. Ja jednak uważam, że jeżeli są ludzie w potrzebie... A jak pan reaguje, panie pośle, na takie oskarżenia, które pojawiają się wobec tej linii, którą tutaj słyszymy i od pana posła Rutki, i od pana posła, że... tak naprawdę jesteście głosem Aleksandra Łukaszenki i realizujecie państwo plany finansowe Łukaszenki, bo on na tym zarabia dziesiątki milionów dolarów, i plany Putina dotyczące destabilizacji Polski i wschodniej flanki Unii Europejskiej. Wie pan, no to jest z reguły tak, że krowa, która mało mleka ryczy, mało mleka daje, dużo ryczy. To pan jaką jest krową? Przypadku. Wie w tym pan, przypadku, ja bo nie rozumiem. Wszystkim używam pewnych porównań, żeby wskazać, kto tak naprawdę dzisiaj działa na korzyść tamtej władzy, kto dzisiaj wpisuje się w działania w tamtej władzy. I wie pan, jeżeli jedyne informacje w świecie, które dotyczą tego kryzysu na naszej granicy, są dostępne ze źródeł wschodnich, no to ja mam oczywiste poczucie, że jeżeli ktoś nie dopuszcza dziennikarzy do relacjonowania, niezależnych dziennikarzy, do relacjonowania tych wydarzeń, no to działa na korzyść rozpowszechniania tamtej
informacji tamtej strony. Więc myślę, że takie porównania są po pierwsze szkodliwe, a po drugie oderwane od rzeczywistości. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że no działa niestety na korzyść tamtej Czyli strony. Czyli pan nie działa na korzyść Łukaszenki, domagając się realizacji jego planów finansowych przez Polskę. Panie redaktorze, mnie obraża i naprawdę uważam, że pan powinien miarkować tego typu słowa. Absolutnie nie godzi się, aby w polskiej telewizji polskiemu parlamentarzyście zadawać tego typu pytania, które de facto mają pokazać, że niby coś jest na rzeczy. Nie. Panie redaktorze, stanowczo sprzeciwiam się tego typu formułowaniu pytań. Okej, okay, no zadałem, bo takie pytania pojawiają się w przestrzeni publicznej. Może dajmy wypowiedzieć się panu Tomaszowi Latosowi Prawie Sprawiedliwości. Ale panie redaktorze, wywołał pan mnie do odpowiedzi i zarzucił mi pan działanie na rzecz reżimu Putina i Łukaszenki. To jest karygodne, naprawdę sądzić granice prowokacji i mówienia nieprawdy. Nie wiem, czy zadałem czy panu pytanie, co pan sądzi, jak pan odpowiada na te oskarżenia, więc ja ich nie formułuję, a są w obiegu publicznym. Część polskiego episkopatu, który zwrócił się z apelem, aby uchodźców traktować po ludzku, żeby nie przetrzymywać kilkuletnich dzieci na mrozie, w lesie, o głodzie. Może oni także działają na rzecz Putina. No, gdzieś są te granice absurdu. Przypomnę, że operacja Śluza w 2010 roku zaczęła być przygotowywana. Przez 10 lat polskie władze nie zrobiły nic. Dopiero w maju tego roku, kiedy przystąpiono do realizacji tej operacji Śluza na większą skalę, polskie władze się obudziły. I teraz pytanie, to może te polskie władze przez 10 lat działały na rzecz Putina i Łukaszenki, skoro palcem nie kiwnęły. Może niech pan zaprosi przedstawicieli MSW, im zada to pytanie, na przykład kto im płaci, tak? Bo pan kto im płaci? Dobrze. Zadamy to pytanie Tomaszowi Latosowi. Proszę pana, kto panu Putina płaci? No płaci niewątpliwie, bo tutaj były wywołane służby i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no to oczywiście płacą polscy podatnicy poprzez decyzję polskiego parlamentu i następnie decyzję kierownictwa resortu. No ale rozumiem, że wrócimy do czego innego, będziemy rozmawiać o tej sytuacji, którą mamy na granicy. No trzeba podkreślić jasno następujące fakty. Ci ludzie nie są nielegalnie na terenie Białorusi, tylko są legalnie na terenie Białorusi i mogą nie tylko zgłosić się na legalne, normalnie funkcjonujące przejście graniczne, ale mogą zgłosić się do konsulatu polskiego czy też innego kraju zachodniego, przedstawić stosowne dokumenty i wystąpić o azyl polityczny, podkreślając i pokazując powody, dla którego to występują. Tak się działo również w przeszłości przy różnego rodzaju innych sytuacjach i innych konfliktach i można to zrobić. Ja myślę, że bardzo wiele z tych osób, które znalazły się na granicy i są, bo też tu jest mowa o pomocy, po stronie białoruskiej, to tak naprawdę te osoby są w dużym stopniu w nieświadomości. Zostały oszukane najpierw przez różnego rodzaju anonse biur podróży, które zachęcały wręcz do tego wyjazdu na Białoruś i następnie cały szereg różnych innych informacji. Innymi słowy, wykorzystano tych ludzi. Tu mam przekonanie, że wykorzystały obie strony. Z jednej strony wykorzystał to oczywiście Putin i Łukaszenka do tego, aby destabilizować sytuację w tej części Europy, czy nawet dalej szerzej w Unii Europejskiej, ale wykorzystały to również różnego rodzaju organizacje terrorystyczne, czy też inne, które pod przykryciem właśnie tego typu zmasowanej akcji no, chcą przemycić do Unii Europejskiej różnych swoich bojowników. I to nawet już zostało
wykazane przy okazji tych osób, których no, zidentyfikowano. Dalej, jeżeli mówimy o uchodźcach czy o emigrantach, to po pierwsze, część z tych osób, które znalazło się na terenie Polski, jest w takich obozach. Po drugie, bo tutaj też przywołano to, że Polsce w przeszłości pomagano, to warto pamiętać o tym, że i my pomagamy, i to na bardzo szeroką skalę. Pomagamy, chociażby mówimy o Białorusi, chociażby Białorusinom. Pomagamy, pomagaliśmy też w przeszłości chociażby Czeczeńcom. Pomagamy też w ostatnim czasie mieszkańcom Afganistanu, którzy przyjechali w liczbie, nie wiem, czy 1,5 tysiąca, czy nawet większej do Polski w wyniku tego konfliktu zbrojnego, do którego tam doszło i tej sytuacji politycznej, która w tej chwili tam jest. A więc Polska jak najbardziej wykazuje się empatią i pomocą. Natomiast no, nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że otworzymy granice, no bo de facto do tego jesteśmy zachęcani, że nie będzie żadnych granic. Jak pan rozumie ten postulat i dlaczego on się pojawił ze strony chociażby parlamentarzystów? Nie wiem, czy to jest kwestia no, niezrozumienia elementarnej sytuacji, w której się znajdujemy, czy to jest kwestia trochę takiego działania, że jak rząd w prawo, to oni w lewo, jako rząd w lewo, to oni w prawo. Bo jestem absolutnie przekonany, że gdyby ta granica była otwarta, i tutaj szerokim strumieniem wiele tysięcy migrantów by napływało, to byłyby podobne marsze, tylko mówiące o czymś zgoła innym, że rząd zupełnie nie panuje nad sytuacją, że nie ma żadnych granic, że służby graniczne, straż graniczna nie działają, czyli państwo jest w rozsypce. Tak jak zresztą to mówił w Usowy i Przyjaciół jeden z ministrów rządów Donalda Tuska. Tak, było. To jeszcze, skoro jest pan przy głosie, powiedzmy o protestach medyków. One się pojawiły w momencie, kiedy państwo zapowiedziało znaczące zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Te protesty zostały częściowo wygaszone, ale jeszcze trwają, bo ci najbardziej twardzi protestujący ciągle domagają się wyższych stawek. Jak pan to widzi? Bo tu jest sytuacja następująca. No, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to ci ludzie, po pierwsze, już pomijając to, że w większości no, sympatyzowali z tamtymi rządami, no to po prostu wiedzieli, że nie ma co protestować, bo na dobrą sprawę niczego nie wywalczą. Nakłady na ochronę zdrowia w stosunku do produktu krajowego brutto nie były zwiększane. Teraz, skoro doszło do wzrostu najpierw ustawowo do 6% PKB, a teraz będzie kolejny wzrost do 7% PKB, no to jak rozumiem, no część środowiska, mimo tego, że te uposażenia bardzo wzrosły w ostatnim czasie, to uważają, że można liczyć na jeszcze dalsze podwyżki. Dodatkowo w czasach pandemii był 100% dodatek covidowy, czyli było podwojenie pensji, choć był pewien próg, że nie więcej niż 15 tysięcy. No i no, co tu dużo mówić, jak ktoś przez parę miesięcy otrzymywał takie dodatki, a później jak było niewiele zachorowań latem i te dodatki się skończyły, no to czuję, że ma mniej i w związku z tym protestuję. Tak to bywa. Mirosław Suchoń, Polska 2050, protesty medyków. Państwo wspieracie? No wie pan, jeżeli popatrzymy, ilu medyków odbiera zaświadczenia uprawniające do pracy za granicą, to się okaże, że w pierwszym kwartale tego roku tego typu zaświadczenia pobrało, no myślę, że około 70% tego, co w całym 2020 roku. To pokazuje, że... Czyli kilkaset osób, sprecyzujmy. No prawie 200 osób, ale no to... No właśnie, no to roku, na wiele tysięcy. Każdego roku jest dokładnie taka sama sytuacja. Ta ilość wzrasta. A w tym roku, jeżeli w pierwszym kwartale pobrało to powiedzmy około 200 osób, a w całym zeszłym roku było to
nie przestrzeli, jeżeli powiem nie więcej niż 250, to pokazuje, że jest tendencja rosnąca. I ja sobie przypominam słowa pani poseł Hrynkiewicz, pani poseł PiS-u, która mówiła do tych lekarzy, niech jadą taką pogardą. I wydaje mi się, że dzisiaj nie jest czas na to, żeby zachęcać tych medyków do wyjazdu, tylko raczej oferować im takie warunki, które zachęcą ich do tego, żeby pracowali w Polsce i leczyli Polki i Polaków. Jeżeli dzisiaj ze strony środowiska medycznego płynie informacja, że środki, które oni otrzymują, nie są wystarczające. To może postawmy tutaj kropkę. Ja jedną rzecz tylko powiem, jeżeli mogę, panie redaktorze. Ja sam znam lekarkę z Warszawy, która z mężem wyjechała na roczny staż szkoleniowy do Stanów Zjednoczonych i o takie pozwolenie wystąpiła. To są również tego typu przypadki. Jeszcze musimy, bo pan Rutka się nie wypowiedział, tylko tak tytułem podsumowania, zestawienie lekarzy i dentystów w Polsce, 183 333 osoby, to a propos tych 200, które wystąpiły o umożliwienie pracy poza granicą. Dlaczego, panie pośle, pytanie do pana Marka Rutki, lekarze czy pracownicy zawodów medycznych domagają się więcej pieniędzy w momencie, w którym rząd zapowiada wyższe finansowanie służby zdrowia. Zacytuję słowa premiera Morawieckiego, który powiedział, że w ostatnich 25 latach z Polski wyjechało około 30 tysięcy lekarzy i zapłaciliśmy bogatym krajom, Niemcom, Norwegom, za rządów SLD najwięcej. Ale to ja się z tym zgadzam. Czy na przykład powinniśmy lekarz w takim razie prosić tych lekarzy, którzy wyjeżdżają, by praktykować za granicą, o to, by zwrócili nam koszty swojej edukacji? Gdyby były takie przepisy i w PRL-u takie przepisy były, że jeśli się wyjeżdżało także i za granicę, legalnie czy nie, należało zwrócić koszty kształcenia. No, takie przepisy takie są w krajach, gdzie jest bezpłatne wykształcenie, a gdzie indziej wykształcenie jest płatne. W Polsce Ministerstwo Obrony Narodowej zajmuje się zakupem 300 ołtarzy palowych, a nie umie uregulować tego, aby właściwie zadbać o budżet i o to, ten akurat zakup został zatrzymany, przynajmniej z tego, co widziałem w internecie. Ołtarz można dosłownie na wszystkim zrobić. Panowie, no niestety czas nam minął. Bardzo pięknie dziękujemy. Marek Rutka, Nowa Lewica, Mirosław Suchoń, Polska 2050 i Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję miłego bardzo. Dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Państwu również życzymy miłego dnia. Za kilka minut naszym gościem Robert Bąkiewicz.